Witam w kolejnym odcinku open source'owego symulatora FlyGear. I w dzisiejszym odcinku powiemy sobie coś więcej o prędkości w liczbie Macha i dlaczego powinniśmy na wysokich tam przelotach przełączać naszą tutaj nastaw prędkości właśnie na liczbę Macha. Także na początek, czym jest prędkość w liczbie Macha? No oczywiście, jak zapewne wiecie, jeden Mach odpowiada prędkości dźwięku. Oczywiście prędkości dźwięku w porównaniu tutaj do lokalnego środka, tak to nazwijmy. Czyli prędkość dźwięku może być różna w różnych miejscach po prostu. A najbardziej prędkość dźwięku zależy od temperatury. Im cieplej, tym prędkość dźwięku propaguje się szybciej, a im zimniej, tym wolniej. I tak w atmosferze standardowej prędkość dźwięku wynosi 1225 km na godzinę. To jest około 666 węzłów. No ale im zimniej, tym ta prędkość dźwięku jest niższa. Tutaj co ciekawe właśnie, lecąc samolotem, im wyżej lecimy, tym jak zapewne już wiecie, temperatura spada, jest tam coraz zimniej, a to oznacza, że prędkość dźwięku będzie nam też spadać. Znaczy lokalna prędkość dźwięku. Ale nasza prędkość lotu w liczbach Macha będzie nam wzrastać. A to dlaczego? A to dlatego, że jest pewien wzór na liczbę Macha i liczba Macha to jest nasza prędkość rzeczywista podzielona właśnie na prędkość dźwięku, ta lokalna prędkość dźwięku nasza. Tu na przykład mamy prędkość TAS. Tutaj nasz prędkościomierz wskazuje prędkość wskazywaną, czyli prędkość, z jaką strugi powietrza opływają nasz samolot. Ale tu mamy też prędkość TAS, tą naszą prędkość rzeczywistą. No i też, jak pewnie już zapewne gdzieś tam kiedyś mówiłem, chociażby przy opisywaniu prędkościomierzy, prędkość TAS im wyżej, tym wzrasta. A to dlatego, że powietrze jest rzadsze. Więc, żeby utrzymać te same strugi powietrza wyżej, no musimy lecieć szybciej. Więc tutaj prędkość TAS nam wzrasta i jeżeli prędkość TAS im wyżej będzie coraz większa i tą prędkość dzielimy przez tak pewną wielkość zwaną prędkością powietrza, lokalną prędkością powietrza, która będzie nam z kolei spadać, no to tym samym widzimy, że im będziemy lecieli wyżej, tym ta prędkość w liczbie Macha będzie nam rosła. To też sobie zaobserwujemy, chociażby patrząc tutaj na naszą prędkość w liczbie Macha. Tak, bo tutaj mamy prędkość w węzłach. W tej chwili lecę z prędkością 330 węzłów, tak sobie tutaj nastawiłem. I tak mi tutaj pokazuje moją prędkość, moja taśma prędkości. A tutaj na dole właśnie mamy prędkość w liczbie Macha i jest to w tej chwili 0,65. Tutaj jeszcze, no dobrze, to może powiem później, na razie sobie zwiększymy nasz przelot do 40 tysięcy aż. To jest taka górna granica do tego samolotu. No jesteśmy oczywiście w Airbusie A320. Tak, jeszcze tutaj prędkość pionową. Dajmy sobie 1800 stóp na minutę wzbijania i autopilot zaczyna mi wzbijać. Tutaj też warto zauważyć, że mamy pokazane już ograniczenie naszej prędkości. Jest to w tej chwili 350 węzłów. Jest to ograniczenie prędkości konstrukcyjne, to znaczy, że nie możemy lecieć tak szybko tylko dlatego, że konstrukcja samolotu nie wytrzyma większej prędkości. No dlatego, że jesteśmy dosyć nisko, im wyżej będziemy lecieli, a stanie się to około wysokości 25 tysięcy stóp, to ograniczenie prędkości, które mamy w tej chwili, a jest to VMO, czyli Velocity Maximum Operation, to ograniczenie prędkości zostanie zamienione na ograniczenie MMO, czyli Mach Maximum Operation. Dlaczego zostanie zamienione? Ano dlatego, że im wyżej będziemy lecieli, tym naszym ograniczeniem prędkości stanie się właśnie prędkość dźwięku, czyli liczba Macha. Chodzi o to, żeby powietrze, które będzie opływało nasz samolot,
nie przekroczyło, nawet nie zbliżyło się do jednego macha. A to dlatego, że to będzie miało niekorzystny wpływ na po prostu nasz samolot, dlatego że nasz samolot nie jest naddźwiękowy, to jest samolot poddźwiękowy i on nie potrafi latać z prędkościami jednego macha, jak i większymi. No po prostu wytworzy się tak zwana fala uderzeniowa, która jest tutaj niekorzystna dla takich samolotów poddźwiękowych. No i dlatego jako piloci musimy też pilnować, żeby przy tych wyższych wysokościach, przy wyższych przelotach, no nie doprowadzić do prędkości zbliżającej się do jednego macha. Dobrze, przyspieszę czas i zobaczymy. Na razie zbliżamy się do 20 tysięcy stóp i zobaczmy, co się dzieje z liczbą macha. Ona nam rośnie. A to dlatego, że też nasz prędkość TAS, jak widzimy, rośnie. 431, 433 już jest, 434, więc TAS nam rośnie. Tak, bo utrzymujemy stałą prędkość wskazywaną, a że powietrze jest rzadsze, to musimy utrzymać taką samą ilość powietrza opływającego nasze skrzydła, więc musimy, więc nasza prędkość TAS po prostu wzrasta, ta rzeczywista. I zbliżamy się do około 25 tysięcy stóp. No to jeszcze zapomniałem powiedzieć, tak, oczywiście TAS nam wzrasta, ale też nam maleje nasza prędkość dźwięku, więc ta nasza lokalna prędkość dźwięku. Więc tym bardziej liczba macha nam wzrasta. I zobaczmy, co się dzieje. Tak, jesteśmy już koło 25 tysięcy i widzimy, że nasz ogranicznik prędkości zaczyna nam ograniczać prędkość coraz bardziej. Było 350, a już się nam zbliża do 340. I w tej chwili powinniśmy właśnie przełączyć się tutaj na machy. Ja tego nie zrobię jednak. Dalej będę utrzymywał prędkość sobie w węzłach. Także nasz ogranicznik coraz bardziej zbliża się po prostu do naszej aktualnie utrzymywanej prędkości. Tutaj też warto zauważyć, do jakiej wartości już zbliża się nasza prędkość w liczbie macha. Jest to już 0,81 i 0,82. 0,82 to jest absolutne maksimum, jakie powinniśmy osiągać lecąc tym samolotem. Nie powinniśmy przekraczać liczby macha 0,82. A ja zaraz tą wartość przekroczę. Dlatego ten ogranicznik już mi się zbliża do mojej prędkości, bo właśnie tak zbliżamy się i mamy 0,82. Tej prędkości już nie powinniśmy przekraczać. Dlaczego? Dlatego, że właśnie na skrzydłach może się wywołać ta właśnie fala uderzeniowa. Będzie to miało całkowicie niekorzystny wpływ na lot samolotu. Możemy gwałtownie zanurkować i możemy mieć trudności później z wyjściem w ogóle z takiego nurkowania, a to oznacza, że możemy jeszcze bardziej przekroczyć prędkość. No i teraz, mając ustawione węzły, ja muszę pilnować tej prędkości i ciągle ją na przykład zbijać, tak? Zmniejszać, żeby no, żebym nie przekraczał tej prędkości dozwolonej. Więc szedłem sobie teraz na 310 węzłów. No ale można powiedzieć, cóż tego, skoro mój ogranicznik ciągle mnie ściga. Przyspieszę trochę czas, tak? Widzimy, że znowu zbliżam się do przekroczenia dozwolonej prędkości, dlatego że właśnie liczba macha ciągle rośnie i znowu zbliżam się do tego granicznego ograniczenia 0,82. Troszkę zmniejszę już prędkość pionową, bo na tak wysokich wysokościach będzie problem z utrzymaniem prędkości w ogóle. No i znowu mój overspeed mnie dogonił. Już przekroczyłem moją dopuszczalną prędkość w liczbie macha. Więc znowu muszę pamiętać o tym i pilnować, żeby nie przekraczać tej prędkości. Muszę tym pokrętłem nastawy prędkości znowu nim scrollować. No jak zapewne już widzicie, nie jest to wygodne, tak? Co chwilę będziemy dostawali overspeeda po prostu. No bo znowuż nasze ograniczenie nas ściga.
No i zaraz znowu rozlegnie się alarm o przekroczeniu prędkości. No i znowu prędkość przekroczona. Mamy tak, overspeed. Więc muszę znowu redukować tą prędkość w węzłach. Dajmy sobie 280. No ale już widzimy, że i to będzie za mało. Nasz ogranicznik znowu nas dogania. Więc zejdźmy sobie jeszcze mniej. 270. I prędkość w liczbie Macha znowu rośnie, więc znowu musimy ograniczać węzły. Dajmy 260. No i znowu nas dogonił, no to dajmy 250. Jest 250. Okej, teraz mam już troszkę za ostry kąt zbijania, troszkę zmniejszę, bo już jestem na moim pułapie maksymalnym. No i dobrze, jestem na 40 tysiącach. Widzimy, że prędkość mi się stabilizuje na 250 węzłach i jest to w zasadzie moja prędkość w tej chwili graniczna, jeżeli chodzi o też liczbę Macha. Osiągnąłem 0,822, czyli nawet powyżej dopuszczalnej tej prędkości. No i jak widzimy, było to bardzo niewygodne, tak? Musimy ciągle pamiętać o tym, że za chwilę będzie overspeed i musimy ciągle kręcić tym pokrętłem i tą liczbę Macha, znaczy liczbę w węzłach niwelować. No i teraz jeszcze raz zszedłem na 20 tysięcy. Stawiłem się na prędkość w węzłach 330 węzłów. W tej chwili moja prędkość w liczbie Macha wynosi 0,713. I tutaj też warto wiedzieć, że taką normalną prędkością w liczbie Macha jest to prędkość 0,78. Mniej więcej podczas przelotu po prostu z taką prędkością w liczbie Macha powinniśmy lecieć. No i powtórzmy to samo, tylko tym razem tak, przełączę się na wskazywanie prędkości w liczbie Macha. Także znowu tutaj stawię sobie, że chcę się wzbijać na 40 tysięcy. Dajmy sobie też wzbijanie 1800 stóp na minutę. I autopilot zbija. Tak, zobaczmy teraz, co się będzie działo w okolicach właśnie 24-25 tysiące. Właśnie od razu powiem, że w okolicach właśnie tych 25 tysięcy osiągniemy tą prędkość w liczbie Macha, tą właśnie operacyjną, przelotową. Będzie to 0,78, jak wspominałem. Już mamy 23, mamy 0,76. Widzimy już, że mój ogranicznik zaczął się przesuwać. I mamy 0,7, prawie 8. Ja teraz się przełączę na liczbę Macha.
Tak, robimy to tym przyciskiem. No i widzimy, że w tej chwili mam prędkość Mach 0,78, czyli powiedzmy tą prawidłową prędkość przelotową w liczbie Macha. No i teraz, mimo że się ciągle wzbijam, nawet przyspieszę czas czterokrotnie, ciągle się wzbijam, ale widzimy, że teraz moja prędkość, która jest trzymana w liczbie Macha, ona już nigdy nie przekroczy właśnie, tak, nie zbliży się do tego ogranicznika. Moja prędkość jest, można powiedzieć, redukowana razem z ogranicznikiem. Oczywiście redukowana patrząc na węzły, bo w liczbie Macha jest utrzymywana ta sama wartość. No i właśnie o to chodzi w przełączaniu się w liczbie Macha. Musimy to zrobić, żeby właśnie tutaj nie przekroczyć dozwolonych prędkości w liczbie Macha. Żeby nie osiągnąć właśnie prędkości dźwięku. Dobrze, zniwelujmy troszkę zbijanie. No i tyle, no i w sumie właśnie teraz możemy, że tak powiem, spać spokojnie. Wiemy, że nie przekroczymy właśnie dozwolonej prędkości. Ustawiliśmy sobie odpowiednią liczbę Macha. Oczywiście możemy też troszkę sobie przyspieszyć, jeżeli chcemy. Dajmy sobie na przykład 0,8 równo. Tak, i mamy 0,8. Tak, przypominam, że właśnie tym ogranicznikiem absolutnym to jest 0,82, więc moglibyśmy jeszcze troszeczkę przyspieszyć, chociaż to już jest ryzykowne, dlatego że właśnie jest to tak na granicy, w razie jakiejś turbulencji i tak dalej moglibyśmy przekroczyć, znaczy powietrze opływające nasze skrzydła mogłoby przekroczyć liczbę Macha. Tutaj mamy... Tak, ustawmy sobie 0,82. No i zobacz. Tutaj widzimy teraz, że ten ogranicznik, znaczy ten nastaw prędkości jest dokładnie właśnie na ograniczeniu. Więc jest to ta wartość, której właśnie nie powinniśmy przekraczać. Mach 0,82. Tak, i teraz mimo, że mój ogranicznik właśnie ciągle się zmniejsza, moja prędkość ciągle jest utrzymywana stabilnie w liczbie Macha. I ustabilizowaliśmy się na 40 tysiącach. I prędkość nie została przekroczona, więc tutaj właśnie pamiętajmy, aby przy około właśnie 25 tysiącach przełączać się na Machy. Żebyśmy nie mieli problemu z przekroczeniem prędkości. Jeżeli jeszcze chodzi o to, co widzieliśmy podczas przelotu, warto wspomnieć o takim zagadnieniu zwanym coffin corner z angielskiego. No, tłumacząc dosłownie narożnik trumny, coś w tym stylu, może bardziej po polsku by brzmiało śmiertelny zaułek, może coś w tym stylu. No to wynika właśnie z tego wykresu, jaki tutaj widzimy. Tak, tutaj jest ten śmiertelny narożnik. Ale od początku, o co tutaj chodzi? Mamy dwie osie. Mamy oś tutaj X odpowiadającą prędkości i oś pionową odpowiadającą wysokości. No tu mamy tak poglądowo zaznaczone pewne poziomy lotu. Na przykład tutaj mamy 40 tysięcy stóp. No i też takie poglądowe linie tutaj są naniesione. Żółta i czerwona tutaj. Nie jest to wzięte z żadnej tam specyfiki żadnego samolotu, po prostu takie zobrazowanie tego coffin cornera za pomocą tych linii, a ta linia żółta to jest właśnie prędkość przeciągnięcia, czyli nasza graniczna, minimalna prędkość, której no, nie powinniśmy przekroczyć, w sensie nie powinniśmy lecieć wolniej niż ta prędkość wskazywana przez tą żółtą linię, a to dlatego, że dojdzie do przeciągnięcia, jeżeli będziemy lecieli wolniej. Tutaj z kolei mamy czerwoną linię, która obrazuje nadmierną prędkość, czyli jest to z kolei prędkość, której też nie możemy przekroczyć, ale tak, lecąc szybciej. No dlatego właśnie, że przekroczymy
dozwoloną prędkość, na przykład osiągniemy liczbę jednego macha, co doprowadzi do niekorzystnych efektów, na przykład tego shocking wave, czyli fali uderzeniowej. No i jak widzimy, te prędkości, ta prędkość przyciągnięcia im wyżej, tym nam rośnie, a nadmierna prędkość im wyżej, tym nam maleje, aż w końcu te dwie prędkości gdzieś się mogą spotkać, tak? I te dwie linie stworzą nam właśnie ten narożnik, śmiertelny narożnik Coffin Corner, gdzie tutaj no, pilot ma niewielki margines, jeżeli chodzi o prędkość, dlatego że tak, im bliżej tego narożnika, tym ten margines mniejszy, no bo jeżeli będzie musiał przyspieszyć, bo dojdzie do przyciągnięcia, to z kolei nie będzie mógł zbytnio przyspieszyć, bo będzie nadmierna prędkość i vice versa. Jak przekroczy nadmierną prędkość, to będzie musiał zwolnić, ale nie będzie musiał zwolnić aż tak bardzo, bo dojdzie do przyciągnięcia, więc tak czy siak no, będzie w punkcie, można powiedzieć, śmiertelnym. No i dlaczego ta nadmierna prędkość nam maleje, to już w sumie widzieliśmy. Tak, jest to spowodowane tym, że musimy utrzymać wyższą prędkość rzeczywistą, a lokalna prędkość dźwięku nam maleje, co też powoduje, że liczba macha nam wzrasta, a my nie możemy przekraczać liczby jednego macha, więc musimy zwalniać naszą prędkość. A z kolei prędkość przeciągnięcia nam rośnie, a to dlatego, że im wyżej, tym właśnie rzadsze powietrze, a to oznacza, że żeby utrzymać samolot w powietrzu, żeby utrzymać tą samą siłę nośną, albo nawet większą, bo się wzbijamy, no to ta prędkość przeciągnięcia nam rośnie. No jeżeli chodzi w zasadzie o loty takimi samolotami współczesnymi, liniowymi, to nie musimy się aż tak zbytnio tym Coffin Corner przejmować, dlatego że te samoloty, tak jak ten Airbus, którym przed chwilą leciałem, no one mają te zakresy i tak dosyć duże. Jeżeli lecimy nawet na 40 tysiącach, to ten zakres prędkości jest na tyle duży, że tam spokojnie możemy jeszcze bezpiecznie manewrować sobie tą prędkością. A tutaj takim standardowym przykładem, często wspominanym, jeżeli chodzi o Coffin Corner, jest właśnie samolot Lockheed U-2. Tu właśnie widzimy, jak ten samolot wygląda. Mamy tutaj opis i tutaj mamy w tym artykule właśnie wspomniany ten Coffin Corner. Tak, to jest to. Tutaj właśnie ten samolot potrafił się wzbić nawet na 70 tysięcy stóp, także jak widzimy, bardzo wysoko, co już oznacza, że rzeczywiście ten samolot zbliżał się do tego śmiertelnego narożnika tak bardzo, że pilot miał zaledwie tak margines 10 węzłów, jeżeli chodzi o prędkość, tak? Margines między właśnie maximum speed a przeciągnięciem. No więc ten margines prędkości był rzeczywiście bardzo mały i tutaj ten samolot no, miał taką, powiedzmy, wadę, że ciężko się nim latało na bardzo wysokich wysokościach. Także podsumowując, latając takim Airbusem, oczywiście w innych samolotach może to być troszkę inaczej, no ale latając Airbusem pamiętajmy tak o najważniejszych rzeczach, czyli w okolicach 25 tysięcy stóp wzbijając się przechodzimy na prędkość w liczbie Macha. No i wtedy powinniśmy utrzymywać taką prędkość przelotową w liczbie Macha 0,78, tak jak widzicie teraz. Mamy 0,78, taki mam też tutaj nastaw. No i pamiętajmy też, że tą graniczną prędkością w liczbie Macha to jest 0,82. No i jeżeli chodzi o inne samoloty, to oczywiście tutaj musicie już sobie sprawdzić, jak to wygląda w innych samolotach. Także to tyle będzie na ten odcinek. Dzięki za oglądanie, do następnego razu. Cześć Wam!